Witajcie w kolejnym odcinku Porti. Tak jak wspominałam, witam się chyba pewnie ostatni raz, bo cóż, zaczynam nagrywać sesjami, czyli ja sobie siadam, nagrywam, jest miło, fajnie i przyjemnie i w sumie ani się nie witam, ani nie żegnam, czas stoi w miejscu, czy coś. Co jeszcze chciałam? Chciałam zrobić szkło, prawda? Tylko czy mi starczy? Ile ja muszę tego szkła zrobić? 5. To zróbmy. Będzie się długo robiło. Czy zdążę? To jest pytanie. Zdążę. Okej, dobrze. Tu już jestem spokojna. Jak wyglądają w sumie moje rzeczy? W porządku. Czy mogę coś z nimi zrobić? W sensie, nie wiem. Nawieść? Mamy jakiś nawóz? Czy coś takiego dostałam? Zaraz sprawdzę, jak to działa. Nie. Tylko to się zużywa nieźle. Czy jestem w stanie jakoś robić ten nawóz? Tak w sumie? Że się zapytam? Zaraz sprawdzimy. Blender. O Boże, to jest rzecz, do której jeszcze w ogóle nie doszłam, że mogę ją robić, prawda? No, tu mam jakieś magiczne rzeczy, które teoretycznie wcale nie są trudne do zrobienia, nie? Ale w ogóle nie widzę... Blendera? Nie widzę takiego... urządzenia? Może, nie wiem. Nie mam pojęcia, jak mogę je zrobić. Do tego bym podążyła, nie? Brązowa rura. Jestem w stanie ją zrobić? Mogę ją zrobić. Pytanie jest, mam mało brązu, co? Czy on się jeszcze przetapia? Czy już nie? To jest pytanie. A nie, mam aż tak mało tego brązu. No dobra. Ile ich miałam zrobić? Po prostu pamięć... 2, dobrze. Tutaj mam za mało... marmuru. Gdzie ja znajdę marmur? O, to jest pytanie. Zaraz sprawdzimy. Bo to jest ważna rzecz. Przydałoby się też wziąć zadania, takie tam różne nudne rzeczy. Znaczy, fajne w sumie. Nieważne. Okej, marmur mogę wydobyć w ruinach. Na to wygląda. Dobra. O, poczta. A, wyślecie mi w ogóle rezultaty tego, co znaleźliście. Fajnie, to miłe. No dobra, idziemy zebrać jakieś kolejne zadanie. Coś tu w ogóle mi się pojawiło. Więcej? Nie. Dobra. To chodźmy zebrać kolejne zadanie. Coś trzeba by zrobić więcej, nie? Czemu nie? Pieniążki, reputacja, takie tam... Copper pipe'y. W sensie miedziane rury. Mięso, którego nie jestem w stanie robić. Drewniane te. Tego nie tam. Może copper pipe. Nie mogę zaakceptować więcej. Czy mogę mieć tylko jedno naraz?
To nie jest tak, że jedno dziennie, jedno naraz. Tobie to wyjaśnia. To wszystko wyjaśnia. No dobra. To w sumie też jest dobre, bo nie nabiorę zadań w cholerę i nie będę miała potem z tym problemu. Z drugiej strony troszeczkę, odrobineczkę blokuje rozwój. Tak ciupinkę. Troszeczku. Czyjś dom. Wejdźmy do niego. Czemu nie? Będzie fajnie. Spoko. Nic w nim nie... O matko, jaki piękny obraz. Boże, ja go potrzebuję w swoim życiu. Jedna z moich ulubionych rzeczy, podziwianie obrazów w grach. To zawsze jest piękna rzecz. Mogę iść po... Dobra, pomijając to, że idę do Arlo dać mu muszelkę. Powinnam znaleźć jakiś lepszy prezent dla niego, prawda? Nie wiem, gdzie idę. No, Żyko, cholera, tu już nie ma, no. Racja, na 11 wychodzi. Nie wiem, gdzie go znajdę. Pewnie pracuje. No nic. Mogę pójść powydobywać rzeczy w sumie, no bo co mam innego do roboty? Przyda mi się mieć teraz do tych rur, które... Chociaż nie mam jeszcze tego zadania. Kiwie, jakie jutro zadanie dostaniemy. Coś tu spadło, ale to nie to, co bym chciała. Nie chcę ścinać drzew w mieście. One są za ładne. Czy na tym cmentarzu jest cokolwiek ciekawego? Poza tym, że jest to cmentarz. Nie. W ogóle cmentarz koło tych... Arlo! Czekaj, chłopie. Siemasz, hej. Trzymaj. Tym razem jakoś ta relacja się zwiększyła bardziej. To jest chyba kwestia po prostu farta. Papierkami jednożyca? Kurczę. Wygrałam. Wygrałam. Znowu myślimy tak samo. Nie. Naprawdę. To się robi absurdalne. O, super. Cieszę się. Trochę nam się relacja poprawiła. Troszeczkę. Czy to w ogóle widać gdziekolwiek? Podejrzewam, że nie. Gdzie ty jesteś? A nie, patrzcie. Już nawet trochę to widać, że ta relacja jest. Istnieje. Znamy się. Naprawdę minął jeszcze tydzień, od kiedy ja tu wchodziłam? Znaczy, spoko. Mi to nie przeszkadza. Mogą ode mnie nie brać kasy. Jak najbardziej. Dostałam poziom. Czy znalazłam to, co tutaj jest? Nie. A, okej, mamy. Skończyła mi się stamina. Okej, nie tu. I chyba starczy, bo nawet nie mam czym tego zajeść. To się rozszalałam. A tu już ciemno. Dziewczyno. Może pójdę kupię jakieś jedzenie? W sumie mam kasę na to, a nie mam go w ogóle. A może się przydawać?
będę mogła też robić to jedzenie kiedyś. Weźmiemy ze dwa. Czy nie wiem, czy to się w ogóle opłaca. W sensie, wiecie... 40 za jeden dżem, który daje 10 staminy, nie? To tak trochę słabiutko wygląda w sumie. Dobra, nie wydobywamy już nic więcej. A, nawet do zbierania potrzebujemy, okej. Zbudujemy sobie kolejną tą skrzynkę, bo jest mi potrzebna. Nie mam pojęcia tylko, co będę w niej trzymać. Może nie materiały, a po prostu już stworzone, że... Nie! Okej. No ja chcę to tu postawić. O. Nie wiem. Kolejny poziom. Jesteśmy socjalnym człowiekiem. Zadania. Nie zadania, tu chciałam zajrzeć. Tego nie zrobię. Może to już bym była w stanie stworzyć, bo to jeszcze nie. Ale to? Część mostu? Mamy most. Mamy część mostu już. Pytanie, czy ja mogę już ją tam zanieść na miejsce. Pójdźmy, to mi jest ekscytujące. Przy okazji może potłukę te morskie zołzy. Bo trochę tego tu jest. A, mi się to przyda. Kurna wędka. Tylko nie mam tych kokonów. Nie wiem, skąd je wziąć. Musiałabym je... A, część mostu! Tak! Ach, tylko jedna. Dobrze. Ale mamy! Jesteśmy bliżej niż dalej. Słuchajcie. Włączmy to. Bo czemu nie? Oh, no dobra, dobra. Jest spoko. Trochę tego stłuczmy. Tak, zanim ja to uzbieram, to będzie kilka dni, ale z tym mi się nie spieszę jakoś super. Okej. Czyli pora roku trwa jeden miesiąc. Dobrze wiedzieć. Naprawdę dobrze wiedzieć. Okej. To sobie ładnie rośnie. A to też pojutrze zbiorę. Dopiero. Ja mam kasę. Jakoś tak, no nie tak dużo, bo nie wiem, mam wrażenie, że brakuje mi pewnych przepisów. W ogóle nie wiem, jak rozwinąć swój... Patrzcie, ile ja tu rzeczy teoretycznie mogę robić. A nie mam pojęcia, jak rozwinąć swój ten... Stół roboczy. Może potrzebuję po prostu tego przepisu. AG Construction. To gdzieś jest na mapie? Jest.
Czyli warto będzie się zorientować dokładnie, co to jest. W sensie zobaczyć, ile mnie to będzie kosztować. I w ogóle. Bo co ja mogę z prezentów na przykład zrobić? W ogóle co? Cynamon? Tłuszcz zwierzęcy? To jest te rzeczy, których nie jestem w stanie znaleźć. To mi się bardzo przyda do zrobienia, w sensie to do skórowania. To też jest jedna z ważnych rzeczy do zrobienia teraz. Tylko brakuje mi marmuru. Bo mam dwie sztuki? Nie pamiętam już, gdzie go znalazłam. Może w jakichś kamieniach? Się nie pamiętam, czy go znalazłam pod ziemią, czy w kamieniach. Nie mam pojęcia. No dobra. To idziemy spać. No bo co? O, mam rurę. W ogóle, teraz zauważyłam, że Bridgehead potrzebuje razy dwa, a już się tak cieszyłam. Co mi jeszcze jest potrzebne do niej w takim razie? Hardwood planki. No i copper pipe, które lubię. Dobra, to nastawię, niech się drobią. Tak, naszym planem na dzisiaj przede wszystkim jest dostarczenie tego szkła, tam gdzie powinno trafić. Na pewno musimy zebrać to info od Petry, w sensie tam zobaczyć, co ona odkryła. Na pewno musimy też zebrać informacje od Petry, zobaczyć, co ona tam odkryła. O właśnie, może od razu to mamy do sprawdzenia. O, mamy tego dużo. Witajcie wszyscy. Jak wiecie, nie mamy aktualnie czynnego fryzjera w mieście. Sanwa nigdy nie poradził sobie ze sobą od czasu, kiedy wyśmiano się z jego daltonizmu podczas konkursu fryzjerstwa. Kiedy właściwie wyśmiali go sędziowie i współzawodnicy. Myślałam, że czas wyleczy wszystko, ale chyba mylę się, jeśli o to chodzi. W ostatniej rozmowie dowiedziałem się, że jest cały czas tak samo załamany. Nie mamy innego fryzjera w mieście. I mam nadzieję, że ktoś inny mógłby pomóc Sanwie wrócić do jego dawnej pewności siebie. W takich czasach musimy stać prosto i pomagać sobie nawzajem. A ja już mam dość gasta obcinającego mi włosy. Okej. Co mam z tym faktem zrobić? Czy dostanę jakieś zadanie, że mam pójść do Sanwy? Może mogę spróbować znaleźć tego człowieka, jeśli go w ogóle jeszcze znam. Podejrzewam, że to jeden z braci Hulu. Natomiast dostaliśmy nowy diagram. Udało nam się skończyć badania i stworzyć diagram. Oto wyniki. Cywilny piec? Czy grzeczny? Jak myślicie, jak to tłumaczyć? Cywilny pewnie. Aż sprawdzimy, jak to wygląda. Mamy chwilę, zanim cokolwiek się zacznie. To też się nazywa cywilny, więc... Okej, spoko, fajnie. Nie mam tylko pojęcia, co będę mogła z tego robić. Na pewno nie jestem w stanie tego jeszcze stworzyć, ale mam. To ważne, że mam. Deski tu zostawiam, cegły też. Dobrze, co ja tak w sumie muszę zrobić? Na pewno zanieść to i oddać, bo przydałoby się skończyć to zadanie, żeby nie stracić tych wszystkich fajnych rzeczy. Tego na razie nie zrobię. Tutaj muszę poczekać. Mogę zobaczyć, czy jestem w stanie zrobić jeszcze coś z mostu? Idziemy oddać zadanie. Zastanawiam się, co jeszcze dla Arlo. Pójdę, zaniosę mu tą muszelkę. Byleby pogadać, byleby trochę interakcji nawiązać tak naprawdę. Będę musiała ściąć jakieś drzewo do tego mostu. Nie wiem, coś pokombinujemy. Będzie w porządku.
czy jest tu po drugiej stronie ten człowiek? Tak, świetnie. Mam dla ciebie szkło. Tak, przyniosłem ci taflę szkła razy 5 i trzymaj, poradź sobie z tym. Okej, przyjdziemy, jak będziemy potrzebować. Świetnie. Zrobiłam misję. Ten niedźwiedź mnie cały czas fascynuje. No dobrze, to co teraz? Idziemy do Arlo, zbieramy zadanie i... A miałam iść do tego sklepu jeszcze. AG Construction. Zajrzymy tam. Może już go tu nie być, bo jest 11. Dokładnie. Chyba się z nim wyminęłam w drzwiach. Mam taką nadzieję przynajmniej. O, świetnie. Hej. The civil corps are responsible for collecting power stones to power portion. Trubaczka? O, tego nie lubisz. Dobrze wiedzieć. Oczywiście, że pogramy, bo trzeba. Jakie podpowiedzi? No dobra. A ty! Mówisz, że... Mówisz, że... Jezu! I poprzednio też był z tym problem, prawda? Dobra, uparcie pokazuje to samo. Och, widziałam. Jestem ciekawa, czy gra ma jakiś system analizowania moich ruchów i próbuję przez to wygrać, ale... Nie wiem. Dobra, decydująca runda. Fuck. No nic. Zawsze poprawiło to naszą relację w jakiś sposób. Fajnie, że zagrałeś z dziewczyną chodzącą... z toporkiem po mieście. Może jednak to będę miała... Najpierw było chodzić z pustą ręką, ale już nie przesadzajmy. Nie jest aż tak za. Patrzę, czy tu nie ma... No nie ma nic fajnego. Jeszcze gdzieś tu po tych dachach to jakieś tamte skrzynie i inne ciekawe rzeczy mogą się ukryć. O właśnie, o tym mówiłam. Marmur. To mi się przyda. To mi się bardzo przyda. Cegły? I takie wytapiam. I nie będę miała problemu z tego zrobieniem. Znaczy będę musiała poczekać, aż one się powytapiają. Ale jak gdyby dorobienie tego dla siebie nie będzie problemem. Weźmy to. Już bez zastanawiania się. Jak tam? Jest źle. No ale nic, no. Tu miałam wejść? Aha. Nie byłam tu. Dlaczego tu nie byłam? A nie, byłam. Byłam, wchodziłam tutaj. Tu była ta lampa lewitująca, w sensie cień. Dobra. Na szczęście sklep działa, dopóki nie... Znaczy nie musi tutaj nikt być. A, dobrze. Tutaj nie mam jak gdyby nowych... przepisów. Możliwe, że coś fabularnie odblokuje. To jest rzecz, którą fajnie by było odblokować, tak? No bo mamy nowe narzędzia i generalnie nowe części do robienia. Ale... muszę mieć więcej kasy. Muszę troszeczkę też... No, pozbierać materiałów. Ja sobie nawet zapiszę, jakie to są materiały. Żeby nie latać tutaj i nie sprawdzać tego, za każdym razem będę się dała do grania. No dobra. No tutaj jeszcze... Co mamy? Ulepszenie domu. Na którym mnie na pewno na razie nie stać. Na razie żyjemy sobie spokojnie i próbujemy się rozwijać. Dobrze, co? Muszę poscinać trochę drzew. Mogę też wziąć cegły od siebie z ekwipunku i oddać zadanie. Naprawdę? O! Czy ja mogę już te rzeczy zebrać tak w ogóle?
takie pytania niewinne. Nie, jeszcze jeden dzień. Okej, poczekamy. No dobra, idźmy oddać to zadanie. Albo i nie, bo nie widzę gdzie. Nie, serio, gdzie ona jest? A zaraz sprawdzę, może mam napisane. Może pójdę do nich do sklepu po prostu. Nie wiem. Nie mam pojęcia, gdzie ona jest. Trochę to wygląda niefajnie. Zniknęła z mapy? Ej, no nie sądzę. Po prostu może wejdę do środka, może tu gdzieś jest. Zobaczymy. O! Na przykład. Ej, Sophie. W ogóle nie byłam tu w środku, a to miejsce wygląda tak... O, wygląda tak świetnie. Taki sklepik spożywczy. Z daleka od miasta. Oj, zdecydowanie, biorąc pod uwagę, że nie jedliśmy od kilku dni, to na pewno nam się przyda. No, ten przepis mam na to. Na małe pudełko, a może i nie. Czy ja mogę się nauczyć to robić z innymi częściami? Czy to będzie inna rzecz lepsza niż to, co ja mam? To jest pytanie. Jedzenie. Które jest drogie. Za drogie, jak na razie, na moje gusta. Bo ja mogę zrobić tą skrzynkę, nie? Nie sprawdzę tego tutaj. Ale mogłam, bez problemu. Że to po prostu jest inny sposób na zrobienie. Kiwię. Hej, ja nie tobie mam oddać to zadanie? Tylko mi się nie wyświetla, że mam to zrobić? Boże. Jaki tłum dziki. No, rośnie coś tam, nie? Okej. Ptactwo nam przeszkadza grać. Nie pozwala mi oddać tego zadania i to mnie martwi. No nic, zobaczymy, może to się zmieni. Może po przeładowaniu się to zmieni. Dobra, idziemy ścinać drewno, no bo tego mi brakuje w tej chwili. Straszne jest to, żeby wycinać te drzewa. Przykre. Mam tu w sumie już te części na tą część mostu i mogłabym po prostu to zadanie zrobić, jak uzbieram te rzeczy? To jest pytanie. Bo cały czas... Nie, teraz mi pozwala, kurna, tylko ja już pewnie do niej nie wejdę, bo jest za późno. Jeszcze się przejdziemy, zobaczymy. Nie wiem, czemu mi wcześniej nie pozwalało tego oddać. Tylko, że tam nie wejdę teraz. Bo są zamknięte. Chyba, że do domu. Da radę. Nie. One są do 19. No to fajnie. Nie mogę zostawić tego w skrzynce. Nope. No to tyle. Tak? To i tak następnego dnia to zostawię. To może zrobię tą część mostu. Nie, no może mogło mi się te cegły nie wyrobić do końca. No nie, to na razie nie. To na razie puści nam trochę drzew. Nie, w sumie co mi będzie potrzebne w życiu? Zastanawiam się nad powiększeniem sobie inwentarza. Bo w sumie mam kasę na to. A to się może przydać, więc zróbmy to. To jest jedna z tych rzeczy i jedno z tych działań, które się zdecydowanie przydają w życiu. Małego zbieracza. Małej Leny zbieracz. Może zrobię sobie miecz. Nie wiem tylko, czy będzie lepszy od rękawic. Będzie lepszy od rękawic. To zróbmy sobie miecz. Będzie fajnie. O!
I rękawice będę mogła gdzieś sprzedać. Gdzieś. Jakoś. A jakoś. Na razie jak gdyby się rozwijamy. Tego chyba w ogóle jeszcze nie znalazłam. Kości. To też jest fajna rzecz, tylko tutaj jest potrzebne... No, to raczej mam, ale muszę najpierw zrobić ten. Nie? To bym tak bardzo chciała zrobić, a nie mam tych kokonów. Jak na złość. O, deska. Nie muszę tego zbierać od razu, ale... Czemu nie? No dobra, to idziemy chyba spać, bo ja tu za wiele więcej nie zrobię dzisiaj. Muszę poczekać do jutra. Dobrze, zbierzmy to, co my tu mamy, z tych pięknych rzeczy, które nam się zrobiły przez noc. Kiepsko musi być ze spaniem tutaj. W sumie. W nocy, jak te wszystkie maszyny hałasują. No ale dobrze, że nie mam, jak gdyby w domu. Tego, bo byłoby jeszcze gorzej. Możemy zrobić tego więcej, to się nic nie stanie. Nie wiem, czy ja mogę przerywać robienie rzeczy. Wydaje mi się, że nie, ale... Że w ogóle chyba mam wszystko już, co by mi było potrzebne do mostu. No nic. Spróbujmy najpierw pójść i oddać to zadanie. Bo widzę, że Emily tutaj jak gdyby zmierza gdzieś w naszym kierunku. Taki romantyczny bieg... Nięcie do siebie przez pole. Się masz? Mam coś dla ciebie. A nie, po prostu pracujesz na polu. Naprawdę jesteś szybka i można na tobie polegać. Bardzo ci dziękuję. No, tego samego dnia byśmy ci to oddali, w sumie. Fajnie. Świetnie. Mogę jak gdyby z tobą jeszcze pogadać. No ja jeszcze ci nic nie powiem, bo to jeszcze nie wyrosło. W sensie, może już wyrosło w sumie. Tego nie wiem. Tego nie wiem. To jest 18 czego? Nie mam pojęcia. Jest 18 czegoś. Tam ktoś biega. Tak trochę się przerzedziło przeze mnie. Właśnie, czy ja poznałam tego, jak on miał stan? Chyba tak. Ale jeszcze nic o tobie nie wiem, bo nie mam z tobą interakcji, człowieku. Dobrze, to idziemy po kolejne zadanie. Ja też słyszałam w ogóle ploty, że Arlo lubi miecze. Więc oczywiście ploty, które były mi zaserwowane bez, że tak powiem, moich chęci. Naprawdę, nie dawajcie mi takich podpowiedzi. One mi są po prostu... One mi psują tylko zabawę. Bo jeśli będę chciała się czegokolwiek dowiedzieć na temat tej gry, to sobie przeczytam. Naprawdę, nie musicie mi wciskać na siłę podpowiedzi. Bo może są rzeczy akurat takie, które no i ja bym chciała sama sprawdzić i sobie z nimi pokombinować. Wiecie, no kurna, nie robi się. Jak ktoś cię nie prosi o poradę, to po prostu tych porad nie podajesz. To jest takie trochę, wiecie, narzucanie się. Ja wiem, że to jest internet i generalnie uważacie, że to nie jest prawdziwe życie, ale nie. Nie robi się. Tak w ogóle nic nie jestem w stanie z niego zrobić. To jest smutne, dobra. Chciałam zrobić miecz na prezent dla Arlo. I zobaczyć po prostu, czy mu się spodoba. Czy to zrobi jakąś różnicę? Czy na przykład odkryjemy, że on to lubi? Nie wiem. Wiem, że zużyłam to straszne, trudne do zdobycia twarde drewno, ale eksperyment. Zobaczmy. Sprawdźmy. Doświadczmy. Wiem, że mogę zrobić resztę części mostu, ale najpierw chcę innych rzeczy podoświadczać. Dobra, najpierw idziemy do Arlo, bo ja wiem... Wydawało mi się, że którąś... Chociaż jedną z tych skrzyń zabrałam. Idziemy do Arlo, bo ja wiem, gdzie mogę go znaleźć o tej porze po prostu. A potem to on gdzieś wybywa.
na przygodę. Pewnie do pracy. Ja to w sumie... No tak, za ciężko to nie pracuję. O, będzie się trzeba wybrać, coś pozbierać. Hej, Jarlo. Siemasz, chłopie. The civil corps are responsible for collecting power stones to power Porsche. Nie za wiele masz mi do powiedzenia, ale może chcesz miecz. Rzeczywiście, jak dajesz rzeczy, które się im podobają, to relacja wzrasta bardziej. Zobaczmy, jak wygląda nasza relacja. Prawie pół serduszka. Wiem o tobie coś więcej. Tak, czyli po prostu odkrywam to, co on lubi i nie lubi, dając mu różne rzeczy. Okej, uwielbiasz miecze. Dobrze, fajnie. Gdyby, no, ta nasza relacja jest tak nie na takim złym etapie. Ale jeszcze trzeba by nad tym wszystkim popracować. No nic, super, fajnie. Tylko trochę poza moim zasięgiem jest robienie tych mieczy na taką skalę na razie. Nie wiem, może ta farma drzew ruszy w pewnym momencie i będę mogła coś z tym zrobić. Nie wiem, ja może po prostu muszę pchnąć trochę fabułę do przodu i rzeczy będą się zmieniać wtedy. Dobra, miałam iść po zadanie do gildii. Bo tym razem z tym się wyrobiłam po prostu mega szybko. Jakie zbiorowisko? No tak, tam sprzedają rzeczy. To jest poważne zadanie, nie? Basic Skivers. A nie jestem w stanie jeszcze własnego sobie zrobić za bardzo. Szkło. Nie wiem, czy ja mam tyle materiałów, żeby je zrobić. Wydobycie ich to nie jest problem. To nie jest złe zadanie. Ale zrobiłabym to mimo wszystko. Bo jakoś tak wydaje mi się, że będzie łatwiejsze. I uderzam myszką, nie widzę czemu. To nie dobrze, że uderzam tą myszką. Rośnie mój status. Niedługo przegonimy budowniczego Wanga. Jakbyście nie wiedzieli, co oznacza Wang, to tak, no, taki tam wacek. Russo. W ogóle z tobą nie mam żadnych relacji. Jesteś lokajem Gale'a, okej, bo się tobą zajął, to ciekawe relacje. Siemasz, Lee. Nie lubię tego, co wyznajecie, ale to nie znaczy, że nie lubię was jako ludzi. Sad story. Opowiada o tańczącym robocie, który został znaleziony w jakichś ruinach. Przyprowadzono go do miasta. Miał tylko jedną nogę i jak gdyby miał cztery ręce i balansował na tej jednej nodze, dlatego nazywano go tańczącym. No, ale w każdym razie zaczął strzelać laserami z oczu i, że tak powiem, poranił wielu ludzi. Na pewno tak się stało. Ja nie wierzę w to, co ty mówisz. Biedna Nora. Minister Lee did not look happy today. He probably had another argument with the people at the research center. The conflict between the church and the research center has been going on for a long time. When will they give it a break? We all want the best for humanity. Okej, ona jak gdyby chciałaby pogodzić wszystkich. Ale nie pogodzisz. Tutaj po prostu nie pogodzisz. Dobra, muszę pobudować skrzynki. Tyle mi w życiu zostało. To jest liczba godzin. Czyli jutro będzie do zebrania dopiero. No. No dobra, ale czy nie mogę zrobić pozostałych części mostu? Przypadkiem? Tak mi się coś wydaje, że mogę. I że będzie fajnie. Nie sprzedałam tej rękawicy. Ale kiedy się sprzedam?
No dobra, kolejną głowę w takim razie zbudujemy. Boże. Trzy? O! A ja już się podjarałam. Dlaczego ja nie zauważyłam, że ja potrzebuję tego trzy? Że ja nie mam sztabek koper, prawda? No. No, to potrwa jeszcze. To muszę przetopić koper, potem muszę je przerobić na rury. Drewna mi się nagle mało zrobiło, ale poradzimy sobie z tym. W sensie zaraz będę musiała po prostu pójść i pozbierać hurtowo drewno. Siemasz, mam dla ciebie zadanie, w sensie skrzynię, w sensie powodzenia z niesieniem tego. No i super. Całkiem, ja naprawdę sporo kasy dostaję za to, za te zlecenia. Tak, bo znowu, dopiero co wydałam 400, znowu mam prawie 1000. Więc jest spoko. Dobra, drewno. Drewno mi będzie potrzebne w dużych ilościach. Zbieramy, no. Co się będę. Pozwoliłam sobie sprawdzić, czy drzewa odrastają. Odrastają. To trwa tak tydzień, czy nawet więcej. Ale odrastają. Bo krzewy dość szybko, z tego co zauważyłam. Natomiast no, na drzewa mi trzeba poczekać. Ale dobrze, dobrze. Też nie chciałam, żeby to zbyt długo trwało. Czy mam też nadzieję, że generalnie farma nam udostępni więcej drzew do ścinania. Okej. Okay. Tak wiem, właśnie zatłukłam śliczną lamę, ale byłam ciekawa, co z nich wypada. O matko. Dobra, zaczynam się czuć z tym bardzo, bardzo, bardzo źle. No nic, to kolorowe futro będzie mi potrzebne i tak z czasem, więc... O, chyba znalazłem jakiś kokon? Albo mi się wydawało? Nie, wyświetliłby mi się. Kurczę. Czy ja dostaję to tylko z kopania, czy na przykład też te kokony mi... Cześć. Bo się zastanawiam, czy te kokony na przykład też by mi wypadały w przypadku ścinania, nie? O, możemy zrobić wędkę. Zarąbiście. Świetnie, cieszę się, bo mamy dwa kokonki. I jak tam z drewnem stoję? Nie jest źle. Mogłoby być lepiej, ale... Zajrzyjmy, jak się rzeczy robią, bo może się gdzieś pokończyło paliwo i ja tak chodzę, a tutaj się nic nie robi. Ach, ta część mostu stoi. I czeka. Co tak burczy? One chyba wcześniej nie miały dźwięku, albo mi się wydaje. Śmiesznie. Mogę porobić trochę desek w sumie, jak już generalnie te deski zrobię za dwie. Niech to się robi, bo może mi się to potem przydać, nie? Po prostu. To się może zdarzyć, a mam miejsce. W sensie nie używam tych narzędzi na razie. To są rzeczy, które naprawdę mogą mi się kiedyś tam przydać. Dobrze, bo do czegoś mi też ten marmur był potrzebny. Dodam sobie poziom, co by nie było. O, tutaj nie mogę dodawać, to ciekawe. A, bo mam 5 na... Okej, okay. To nawet nie wiedziałam, że to tak wygląda. Źle patrzę. Dobrze, weźmy sobie, podnieśmy trochę staminę. Chociaż ona mi się aż tak nie kończy. Ale to resztę punktów przyznam do życia po prostu. 18.45. Chodźmy do ruin. Powydobywamy sobie trochę rzeczy, bo to się też przyda. Drewno drewnem, ale... Nie drewno, nie drewnem, nie? Przemądre stwierdzenie. The rest is just for show. Knights can always eat for free in my restaurant. Okej, okay, miecz rycerza jest jego sprawiedliwością i lojalnością. Reszta jest tylko na pokaz. Rycerz zawsze je za darmo.
mojej restauracji. No tak, widziałam, że ty dużo ćwiczysz z tym mieczem. Dobra, wchodzimy. Znowu pewnie muszę zapłacić. Znaczy, ja nie narzekam, że mi nie każe płacić, nie? Ale... Wiecie, o co chodzi, tak? Trochę się czuję zagubiona. Dobra, ale bym chciała pozbierać też trochę miedzi i takich tam... O, nie mam już staminy. Dostałam 10, to nic. A. Okej. To chyba wszystko, co zrobiłam na dzisiaj? No. No dobra, no coś tam pozbierałam. To najważniejsze, bo nie mam jedzenia, nie mam kasy na jedzenie, więc nic z tym faktem nie zrobię. Wychodzimy. A ja nie mam tutaj... Nie ma na przykład skrzyni? Jakiejś? Bo to tak wygląda, jakby tu powinna być skrzynia. Znaczy, z jednej strony pewnie zbyt widoczne by to było, ale... Okej. Kotełek. Którego jakby tak w sumie trochę przestałam przekupowywać. A niech wam będzie. Ty jesteś dziwnym człowiekiem, który tu chodzi. Czyli rano będzie do zebrania. Dobrze, będę musiała o tym pamiętać. To sobie zaraz zapiszę, co jest na jutro do zrobienia po prostu. Wezmę też ten marmur, tu położę, bo potrzebna mi jest ta deska. Więc zróbmy to. Czemu nie? Za wiele ich nie zrobię, ale chyba była mi potrzebna tylko jedna do tego, co miałam zrobić, więc już mam załatwione rzeczy. No, jedna, super. Dobra, ja spróbuję się rozejrzeć, może połowie. Nie, nie mam staminy, to nie połowie. Muszę iść spać.